Gminne zawody sportowo-pożarnicze wróciły po 2 latach covidowej przerwy. W niedzielę na boisku w Siedliskach odbyły się zawody o Puchar Burmistrza Miasta Kuźni Raciborskiej. W tym roku Ochotnicza Straż Pożarna w Siedliskach była gospodarzem gminnych zawodów sportowo-pożarniczych. Zawody dzięki wielu przygotowanym atrakcjom miały charakter rodzinnego festynu. Myśmy trochę czekali na te zawody. Ze względu na ten COVID te cykliczne zawody międzygminne się urwały. I tutaj wszyscy się dzisiaj bardzo, bardzo cieszą na to, że nareszcie wracamy do tego, co było. Więc no, znowu mam nadzieję, że wygrają najlepsi. Wszystkim tutaj życzę powodzenia. Dzisiejsze gminne zawody pożarnicze w ramach wszystkie nasze jednostki OSP walczą tutaj, będą walczyć dzielnie o przyznanie pucharu pana burmistrza. Oprócz stricte zawodów, bardzo takiej wyjątkowej atrakcji dla lokalnej społeczności, bardzo też wiele różnych atrakcji dla dzieci, dla rodzin, więc oprócz samego wydarzenia również wszystkie atrakcje, które tutaj są możliwe, w podziękowaniu oczywiście dla lokalnej społeczności, dla przygotowania tego ogromnego tutaj wydarzenia. Dzisiejsze zawody rozgrywane są pucharem burmistrza miasta Kuźnia Raciborska. Tradycyjnie jak co roku takie zawody zawsze były organizowane, ale teraz była przerwa 2-letnia, ponieważ była pandemia, czyli po 2 latach przerwy wracamy do naszej systematyczności organizowania zawodów. Gminne zawody sportowo-pożarnicze jednostek OSP gminy Kuźnia Raciborska dzisiaj organizowane są w Siedliskach. Siedliska są gospodarzem. Tytułu na boisku w Siedliskach broniła Ochotnicza Straż Pożarna z Budzisk, która w poprzednich latach wygrała zawody gminne. Ostatnio mieliśmy to szczęście, 2 razy z rzędu wygraliśmy, w 2018 i 2019 roku. No tutaj teraz zobaczymy, to jest sportowa rywalizacja, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Mamy troszeczkę zmieniony skład, troszeczkę chłopaków nam odeszło, mamy zastępstwo. Szczerze mówiąc, nie przygotowywaliśmy się jakoś szczególnie w tym roku, no ponieważ prawda jest taka, że już wszyscy, każdy ma swoje zajęcia poza tym OSP, jednak ciężko było zgrać tą grupę ludzi, żeby się wszyscy razem w danym dniu spotkali i trenowali. A oczywiście będziemy walczyć o jak najlepsze miejsce. Było dużo atrakcji i emocji również za sprawą najmłodszej drużyny. Maluchy pokazały, jak się gasi pożary i udziela pomocy. Miejscowa OSP może być spokojna o swoich następców. Oczywiście mamy kilka grup. Mamy grupę seniorów męską, mamy grupę kobiecą i grupę młodzieżową. W międzyczasie, jeszcze w przerwie zawodów, mamy taką ciekawostkę, występ pokazowy maluchów w wieku od 3 do 5 lat. Pogoda dopisała. Rywalizacja przebiegła sprawnie. O miejscach na podium zadecydowała bojówka. Drużyna OSP Ruda Kozielska okazała się bezkonkurencyjna.